Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo ciepło, jak mam to w zwyczaju, Mariancello. Słyszymy się po raz kolejny. No ja tutaj pragnę kontynuować serię debiutów, którą zacząłem jakiś czas temu. Do tej pory całkiem sporo udało nam się już omówić, no ale tutaj nie może na naszej liście zabraknąć jeszcze jednego otwarcia. Jednego otwarcia, który jest tutaj świetną odpowiedzią na ruch białych piony 4. Ale o tym za momencik. Jest to oczywiście debiut o nazwie Karakan Defense, czyli obrona Karakany. Tutaj nie sposób nie przedstawić Wam tego debiutu, zatem zapraszam do oglądania. No tak jak przed momentem wspomniałem, obrona Karakana jest bardzo fajną odpowiedzią na posunięcie białych, a mianowicie na ruch pion E4. No do tej pory poznaliśmy takie odpowiedzi jak tutaj przykładowo pion na C5, obrona sycylijska, pion na E6, obrona francuska, pion na E5 prowadzący do takich debiutów jak partia włoska lub też partia hiszpańska. A dziś zajmiemy się obroną Karakana, czyli kolejna możliwość odpowiedzi na ruch ze strony białych, na ruch E4. W tym wariancie, w tym debiucie gramy tutaj z kolumny C, ale nie tak dynamicznie jak w obronie sycylijskiej na C5, tylko tutaj na C6. No tak skromnie, ale ten ruch jest tak naprawdę przygotowaniem do dynamicznego posunięcia tutaj, wyjścia tym pionem z kolumny D na D5. Bo tutaj musimy mieć świadomość, że jeśli wybieramy obronę Karakana, no to umożliwiamy białym zajęcie centrum. No i o to w tym chodzi tak naprawdę. My prowokujemy białe tak, aby zagrały swoim pionem tutaj na D4. I po ruchu pion C6 możemy się spodziewać, jest to wysoce prawdopodobne, że białe w tym momencie zagrają sobie pioneczkiem na D4, formując tutaj fajne centrum złożone z tych dwóch pionów. No dobrze, no ale my już te centrum podważamy teraz. Po to zagraliśmy pion C6, aby teraz wystrzelić dynamicznie tego piona z kolumny D. I gramy niemasz tutaj, na D5. No i taka struktura pionowa na skrzydle hetmańskim w tej pozycji powinna Wam się kojarzyć już właśnie z Karakan Defense, z obroną Karakana. No i tutaj tak naprawdę białe mają trzy możliwości logicznej kontynuacji gry. Pierwszy z nich to wariant klasyczny. Polega na rozwinięciu tutaj tej lekkiej figury, a mianowicie tego skoczka, na pole C3. W jakim celu? No oczywiście w debiucie rozwijamy figury, zatem jest to jak najbardziej grywalny ruch, no ale ten skoczek pełni tu jeszcze jedną ważną rolę. Broni tego pionka na E4, który jest pod naciskiem naszego piona. To jest pola D5, czyli jak najbardziej logiczny ruch. No i to jest wariant klasyczny, który oczywiście zostanie przeze mnie omówiony. Białe mogą w tym momencie bezpośrednio pobić naszego pionka tutaj na polu D5. Jest to wariant wymienny, tak jak sama nazwa wskazuje, wymieniamy piony. Białe biją bezpośrednio na D5, no i następuje odbicie, czy to pionem, czy to hetmanem. Oczywiście do tego za chwileczkę wrócimy. No ale przed białymi jeszcze jedna możliwość. Mogą wybrać wariant zamknięty, czyli przepychają piona z kolumny E na pole E5. Centrum jest już w tym momencie zamknięte. Czyli powtórzmy tutaj, po naszym dynamicznym ruchu tutaj pionem na D5, białe mogą odpowiedzieć skoczkiem na C3, wariant klasyczny, pobić na D5 bezpośrednio, wariant wymienny, oraz przepchać piona na E5, wariant zamknięty. No i zaczniemy tutaj od wariantu klasycznego, kiedy białe rozwijają skoczka na C3. W tym wypadku najzwyczajniej w świecie, najprościej będzie pobić tego pionka tutaj na E4. I tak też czarne powinny zagrać. Powinny wziąć tego pionka na E4. Oczywiście białe nie chcą grać bez piona. W debiucie odbijają go skoczkiem. I tutaj tak naprawdę gra może być kontynuowana na dwa sposoby. Jeden z nich, bardzo popularny, to rozwinięcie gońca, białopolowego gońca tutaj na F5 z atakiem na skoka tego w centrum. Białe oczywiście mogą bronić tego skoczka gońcem tutaj grając na D3, ale popularniejsza linia to odejście skoczkiem tutaj na G3 i atak na gońca na F5. A teraz nie możemy sobie pozwolić na zagranie czegoś w tym stylu, no bo niestety leci nam figura, tak? Zatem ten skoczek odchodzi, no ale nie tak pasywnie. Cały czas jest presja na gońcu. No, wystarczy tym gońcem odejść tutaj na pole G6, aby zachować cały potencjał tego gońca, aby kontrolował on to fajne przekątko. No i w tym momencie możemy spodziewać się dwóch zagrań. Tutaj rozwinięcie lekkiej figury, a mianowicie skoczka na F3, tak aby tutaj zajął on centralne pole i tego naszego gońca tutaj cały czas nękał,
albo zagranie takie troszeczkę podchwytliwe piony, tutaj dynamicznie, na h4, podejrzany ruch. No ale tutaj powinna się zapalić już kontrolka. Uwaga, niebezpieczeństwo, bo jeżeli teraz czarne by przespały i zagrały coś takiego, skoczek przykładowo do 7, no to sorry batory. Pion idzie na h5 i goń jest nasz, nie ma odejścia. No niestety, wszystkie pola, na które może, przepraszam, na które może odejść, są pod kontrolą białych pionów oraz białych figur. Zatem jest po figurze, tak? Więc musimy być ostrożni tutaj. W tym momencie, jak odejdziemy gońcem na g6, po ruchu pion h4, no trzeba uważać. Tutaj należałoby zrobić furtkę. Zagrać pionem na spokojnie tutaj. Na h6, tak aby tutaj w razie kłopotów goniec mógł się wycofać. Cały czas zachowując kontrolę tej przekątnej, tak? No dobrze. Ten ruch pionem tutaj warto znać, no ale zazwyczaj białe grają tutaj, na f3. No, plan jest taki. Skok tutaj do centrum na e5, no i uderzenie w tego gońca. Aby zahamować tego skoczka do centrum, wystarczy teraz zagrać skoczkiem na d7, który będzie miał pod kontrolą te pole e5. No jeśli teraz skoczek uparcie zajmie pole e5, no to wymiana, odbicie, wymiana hetmanów, no i sorry. Tutaj zaraz długa roszada, król będzie wystawiony na tutaj ataki naszej wieży. Możliwe, że odciągnięty będzie od tutaj pola c2, na które patrzy goniec. No, pozycja definitywnie faworyzująca kolor czarny, tak? Zatem ten skoczek w tym miejscu jest bardzo ważny, aby uniemożliwić wejście dla tego skoczka z obozu białego na pole e5. No i tak się kontynuuje gra, moi drodzy. Gra się tutaj skoczkiem na d7. Tutaj możemy się spodziewać różnych zagrań. Przykładowo tutaj gońca na e2, aby krótka roszada miała miejsce, ewentualnie gońca tutaj na pole f4, tak, aby tutaj fajnie kontrolował to przekątną. No my rozwijamy figury po takich ruchach, tutaj logiczny sposób, tak. Przykładowo skoczek na pole f6, później zagranie pionkiem na e6 z możliwością uwolnienia tego czarnopolowego gońca i dalsza gra jest kontynuowana w logiczny sposób. Żadna strona nie ma jakiejś tutaj konkretnej przewagi, ani materialnej, ani pozycyjnej. No dobrze, to był wariant klasyczny. Teraz skupmy się na wariancie wymiennym. Jeśli białe teraz pobiłyby bezpośrednio na d5, no to mamy do czynienia z wariantem wymiennym. Nie polecam tutaj bić tego pionka hetmanem, bo tutaj zaraz skoczek wejdzie do gry z tempem, przegoni nam hetmana i ten nasz hetman będzie gdzieś musiał tutaj odejść. Będzie się troszeczkę pultał, zatem nie polecam tutaj odbijania hetmanem bezpośrednio, tylko śmiało możecie tutaj odbić pionkiem z C na D5. Pionki tutaj w centrum, pozycja jest praktycznie równa, no i gra może być kontynuowana tutaj na różne sposoby, tak naprawdę. Przez białe mogą one zagrać skoczkiem na F3. Oczywiście gram wtedy skoczkiem na F6. Goniec może wyjść do gry tutaj na E2. Goniec może wyjść tutaj czarnopolowy na F4. Tak? No ale my kontynuujemy grę w jakiś logiczny sposób. Zagrywamy gońcem tutaj na F5. Goniec F2. Pion przykładowo E6. Tak? Uwalniając tego gońca. O, roszada. Później my roszujemy. No i gra jest tutaj jak najbardziej wyrównany. Żadna ze stron nie ma jakiejś przewagi, tak jak już wcześniej wspominałem. Tak? Czyli taka gra mniej więcej tutaj może pojawić się na szachownicy po wariancie wymiennym, kiedy białe zdecydują się pobić na d5. Tak? No dobrze, przed nami jeszcze wariant zaawansowany, czyli wariant zamknięty, kiedy białe w tym momencie grają pionkiem na e5. No tutaj trzeba grać uważnie, żeby nie zrobić jakiejś gafy, jakiegoś bubla. Warto byłoby pomyśleć teraz o rozwinięciu swojego gońca tutaj na f5. No bo po rozwinięciu tego gońca będziemy mogli śmiało przymknąć tutaj centrum, uwolnić przy okazji tego gońca. No i nie będzie problemu z aktywnością figur, tak? No bo jeżeli teraz byśmy przymknęli centrum tutaj na e6, no to nasz goniec wygląda troszeczkę słabo, tak? Więc najpierw w momencie, kiedy białe wybiorą wariant zamknięty, przypchają piona na e5, rozwijamy gońca tutaj na f5, kontrolują fajną przekątną i w tym momencie możemy już myśleć o przymykaniu centrum. Tutaj zazwyczaj grany jest ruch skoczek f3, możemy teraz śmiało przymknąć centrum,
No, w tym miejscu białe mogą rozwinąć gońca, tutaj na E2, a my już możemy atakować tego centralnego piona na D4 ruchem C5. Oczywiście jeśli białe pobiją, no to tylko ułatwia nam to sprawę. Fajnie wchodzi czarnopolowy goniec do gry. Zajmuje tutaj fajne pole, kontroluje to przykątną, ale nie spodziewajcie się, że przeciwnik nam będzie ułatwiał sprawę i po ruchu piątce 5 wcale nie będzie bił, tylko przykładowo zagra pionem tutaj na C3 albo będzie kontynuował po prostu rozwój w jakiś logiczny sposób. Zagra tutaj skoczkiem na C3. Taka jest możliwość. Ewentualnie końcem tutaj na G5. Też jest bardzo popularna linia z atakiem na naszego hetmana. W tym miejscu można było pomyśleć o czymś w stylu skoczek E7. Następnym planem kopania tego gońca, tak? Zatem w wariancie zamkniętym najpierw, moi drodzy, myślimy o rozwoju tej figury. Co by tutaj tak naprawdę nie zagrały teraz? Jakiego planu by nie miały białe, no to my rozwijamy tego gońca mimo wszystko. Czasami jeszcze białe grają tutaj pionem na G4. Nie możemy bić oczywiście, bo pion jest pod protekcją hetmana, ale nic się nie dzieje, moi drodzy. Wystarczy odejść tym gońcem, jeżeli teraz padnie ruch tutaj na H4. No to musimy mieć świadomość, że grozi tutaj pion H5. No i nasz goniec nie będzie czuł się zbyt komfortowo. No bo może myślicie, że po ruchu pion H5 goniec będzie sobie mógł obejść bez problemu na E4 jeszcze z atakiem na wieżę. No to niestety nie jest po gońcu, no bo wtedy grany jest pion F3, no i sorry batory, gdzie odchodzi goniec. Nie ma pól, tak, do odejścia. Zatem jeżeli już zagrane zostanie w tym miejscu ruch H4, no to już furtka dla gońca. Na spokojnie gramy sobie H6. Jeśli teraz pion H5, goniec H7, cały czas wszystko gra. Tylko tu oczywiście trzeba być czujnym. Zatem warto znać też linię polegającą na tym, że w wariancie zamkniętym, kiedy gramy gońcem na F5, białe mogą tutaj od razu grać ostro pionem na G4. No dobrze. To była gra w wariancie zamkniętym, tak? Ale wróćmy na sekundkę jeszcze do wariantu klasycznego, kiedy tutaj białe grały skoczkiem na C3. My oczywiście biliśmy na E4, następowało odbicie i my omówiliśmy tutaj możliwość rozwinięcia gońca na F5 z atakiem na skoczka. Ale tutaj jeszcze gra się jeden ruch, a mianowicie skoczkiem na D7. Z takim planem, żeby tego skoczka tutaj z pola G8 umieścić na polu F6 i zaproponować wymianę skoczków, czyli zneutralizować tego aktywnego skoczka w centrum i umieścić tego naszego tutaj stąd na polu F6, aby kontrolował fajnie centrum, tak? Zademonstruję wam mniej więcej, jak miałoby to wyglądać. No załóżmy, że teraz grają białe coś w stylu skoczek F3, to my gramy teraz skoczek z G na F6. No i propozycja wymiany, tak? Jeżeli teraz pobiją naszego skoka na F6, no to odbijamy i mamy kontrolę nad tymi polami. Tego skoczka już nie ma w centrum, czyli tak naprawdę kontrola tych pól należy do nas. I o to w tym właśnie chodzi. Tylko uwaga, tu jest jedna pułapka. No bo jeżeli teraz zagramy skoczkiem, tutaj na D7, no to białe czasami grają taki podchwytliwy ruch tutaj hetmanem na E2. Z jakim planem? No, zaraz zobaczycie. No jeżeli teraz byśmy popełnili błąd i zagrali to, co przed momentem planowaliśmy, czyli skoczkiem tutaj z G na F6, to by oczywiście po wymianie wskoczyć tutaj tym naszym i zająć kontrolę nad polami centralnymi, no to dostaniemy przykrą niespodziankę w postaci mata. Skoczek zagra białych na D6, no i jest checkmate, moi drodzy. Król nie ma odejścia. Skoczek nie może być pobity, no bo jest związanie. Zatem uważajcie na tą możliwość. Jeżeli widzicie tutaj skoczkiem z dalszym planem tutaj wymiany, no to uważajcie na ruch hetmanem na E2. Teraz już nie można zagrać bezpośrednio skoczkiem na F6, no bo grozi mat, tak? Co zagrać w tym miejscu zatem? No już wam mówię, moi drodzy. W tym miejscu trzeba zrobić coś w stylu pion E6. I wszystko się fajnie broni. Zatem dzisiaj omawialiśmy obronę Karokana.
Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.